dzisiejszym odcinku zobaczycie ostateczne starcie pomiędzy plemieniem białej owcy, którym ja gram, a plemieniem czarnej owcy, odwiecznym przeciwnikiem. Kto wygra to starcie? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, mam dokładnie 34 lata na zdobycie tego osiągnięcia. To będzie od nas wymagało podbicia czarnej owcy, dosłownie całej czarnej owcy. No w sumie tak nie do końca, ale o tym później. Jako że przewiduję bardzo szybkie wojny i podwoje, rozdaję minimalną ilość przywilei, rekrutuję armię, wykonuję misję na tańszego doradcę. Niech nasz nieustraszony przywódca przewodzi naszym armią. Taki sobie, ale już nie następcę, bo jest naprawdę niezłym przekozakiem. Jeżeli idzie o drzewko naszych misji, są znacznie lepsze niż te dostępne dla czarnej owcy, bo już pierwsze dwie misje rozpoczynają nasze podboje od razu. A jak widzicie, spełnienie wymagań tych misji jest bardzo łatwe i szybkie. Ciekawostka, możemy też tą nacją stworzyć Sultanat Rumu, bo mamy właściwą kulturę. Turecką jako główną, chociaż on u nas nie występuje. Dodatkowo jesteśmy plemieniem, co powoduje, że mamy bardzo silną kawalerię i praktycznie nieskończone ilości ochotników do naszego wojska. Tylko musimy wygrywać dużo bitew. Zatrudniam tańszego doradcę od podatków, bo te trzeba płacić. Od dyplomacji, co to w ogóle jest, i za chwilę z misji będziemy mieli tańszego doradcę militarnego. Mamy szansę na mariaż królewski z Imperium Osmańskim, więc możliwe, że obraźmy Mameluka, który nas nienawidzi. Bardzo go obraźmy. 30 listopada wykonujemy od razu naszą misję, która daje nam również lojalność plemienną, jak i naprawdę sporo roszczeń terytorialnych, chociaż nie do tych krajów, na które bym liczył. Lojalność plemienną raczej chcę wydać na silniejszą kawalerię. No dobra, nie mam jej za dużo w armii, ale będę powoli zwiększał tą liczbę. 30 listopada wybieramy też naszych rywali, których będziemy od razu atakowali. Świąteczne przeceny na niebie. Mnóstwo kart podarunkowych i gier w najlepszych cenach. Link jak zwykle w opisie. 13 grudnia. Zawieramy sojusz z Imperium Osmańskim. Tego samego dnia atakujemy naszego sąsiada Hyszyn Kajfę. W sumie jego sojusznika również. A może by ich upokorzyć? Nie. Bang. Bang! Wojska naszych wrogów rozbite i wysyłam teraz naszą armię, żeby jak najszybciej zająć ich terytorium. Poprawiam też relacje z naszym dalekim sąsiadem Ajamem. Może nas pomoże w nadchodzących wojnach. Miłe początki. Napadnie to i złupiono naszą karawanę. Czemu masz za to płacić? Bo nie ukrywam, mam dość mało pieniędzy, a nasz budżet wydaje prawie drugie tyle, co zarabia. Kusi mnie trochę, żeby zburzyć fortecę, która jest na naszej stolicy. Zwłaszcza, że mam kolejne negatywne wydarzenia. I kolejne! W wyniku wojny zajmuję cały dół kadr, jednocześnie biorę też sporo pieniędzy. Tak samo robię z Hyszyn Kajfą. Dzięki temu wykonujemy misję ujarzmienia orła. Aż mi się ciśnie pewien żart do powiedzenia, ale nie. Wykonanie tej misji daje nam mnóstwo już potrzebnych nam roszczeń terytorialnych. Bo do terenów całej czarnej owcy, jak i Kaukazu. Hyszyn Kajfę wypuszczam jako naszego wasala, będzie bardzo fajnym buforem dla armii czarnej owcy. Bo wiecie, mają tutaj fort plus stolica, fajnie, dodatkowo nas kochają. Nie ustajemy jednak w naszych wojnach, ruszamy na północ, żeby zaatakować jak najszybciej Trebizond. Dodatkowo zaatakuję również Gruzję, bo jak widzicie, czarna owca, mimo iż gwarantuje im niepodległość, tak ich nienawidzi, że nie odpowie na wezwanie Gruzji do broni. Sama Gruzja może być bardzo dobrą marchią, bo dostała pewien monument. Dzięki niemu jej fortece są praktycznie nie do zdobycia. Ich armie są jednak bez szans i po kolei je rozbijemy. Nawet wbijam się w nie w górach, bo tutaj też szans z nami nie mają. Ach, zapomniałem, że tutaj jest forteca trzeciego poziomu. Może warto będzie ją zachować? Poprośmy naszych współplemieńców, żeby przysłali nam dodatkowe wojsko. Bo teraz cofam formowanie tych 6 regimentów konnicy, nie stać nas na nią, a dzięki temu zyskamy 6000 ochotników. Oho, Imperium Osmańskie zaatakowało Bizancjum. Wow, teraz zauważyłem, że mam kompanię najemną z generałem, który będzie przebijał się przez mury. Dlatego rekrutuję tą kompanię i lecimy oblegać Trebizond. Samskę, ten zielony nasz sąsiad, właśnie zaatakował Gruzję. No po prostu cały czas pod górkę. Jeszcze Imperium Osmańskie go wsparło. Najgorzej to jest teraz szukać na ziemiach czarnej owcy naszych przeciwników, żeby dostać ich armię i wreszcie je rozbić, żeby się poddali. A tu was mam! Kolejne dobre dla nas wydarzenie. No dobra, dużo tej Gruzji nie zostało, więc nie będę jej zajmował, ale zawsze ją upokorzymy i weźmiemy od niej sporo pieniędzy. Trebizond zajmuje dla siebie, będziemy mieli tutaj piękną górską fortecę. Jako że urośliśmy, no to po wygranych wojnach przerulujmy nasze pożyczki. Teraz mamy dużo więcej pieniędzy z nich, a te mogą nam się przydać niedługo w zbliżającym się konflikcie z czarną owcą. Weźmy kawalerię od naszych współplemieńców, tylko tym razem 2 regimenty pozwolę, żeby się zrekrutowały, a resztę cofam. I którą to prowincję wybrać jako pierwszą do podboju? Myślę, że
Mosul będzie całkiem niezły. Możemy też rozwinąć naszą technologię, będziemy mieli dzięki temu silniejszą kawalerię, a i tak mamy sporo bonusów do niej, więc wykorzystam to i postaram się moim wojskiem zmierzyć podzielone wojska przeciwnika. Tym bardziej, że złapały się na moją przynętę w Hiszym Kajfie. I po jednym zwycięstwie lecę niszczyć kolejne te małe zgrupowania, które nie mają z nami najmniejszych szans w bitwie i teraz lećmy zająć nasz cel wojenny, czyli Mosul. O tak, czarna owca postanowiła oblegać fortecę w Trebizondzie. Co jest w tej kampanii? Na razie mam same negatywne eventy. No dobra, może rozgromienia wojsk czarnej owcy mi tutaj poprawi humor po tych negatywnych eventach, więc niszczymy naszego przeciwnika. Nie ma on najmniejszych szans z nami. Chociaż chciałem mu zrobić większe kuku. Jeszcze większe! Sięgnijmy po kolejnych nowych ochotników od naszych współplemieńców i ruszmy dalej polować na armię czarnej owcy. Gdzieś one tutaj są. No dobra, armia Mimuszaszy też się zadowolę. I w sumie, skoro nasz przeciwnik stracił większość armii, to może zgodzą się na osobny rozejm. Jednak się nie zgodzą i powiem szczerze, że to jest tak mały kraj, że żałuję, że nie zawołałem go osobno do wojny. Miałbym kolejnego wasala. Więc niech nam płaci. I w sumie będzie bardzo fajnym krajem do resetowania okresu pokoju z czarną owcą. A wodzowie czarnej owcy w ogóle się nie uczą na swoich błędach i wciąż ruszają na fortecę w Trebizondzie. Nie wiem, to już chyba podchodzi pod jakiś masochizm totalny. Okej, nadrobili technologię. Będzie ciężej. Wielkie zwycięstwo! I w zasadzie w tym momencie myślę, że atakujemy stolicę. Przy czym ogólnie to pamiętajcie, że raczej tutaj bitew toczyć nie chcemy, bo to jest forteca górska, która da nam gigantyczne minusy do bitew, ale i tak przeciwnika anihilujemy tutaj. Ja już nie wiem, ile razy tracę stabilność. Uwielbiam ten moment, kiedy ścigamy się, kto szybciej oblęży czyją fortecę. Ale ty wiesz, że masz dowódcę, który ma 4 kropki do siege'a. Czekaj, jak oni zintegrowali tego wasala? Przecież mamy wojnę. Przyszłość Trebizontu po upadku ostatnich Rzymian. Myślę, że możemy uczynić kulturę pontyjską naszą kulturą akceptowalną. No chyba, że nie chcecie. I chcecie mieć te bunty. Nie mielibyś moją kulturą akceptowalną? Czuję się oszukany. Wojnę kończymy następująco. Bierzemy dużo pieniędzy i odcinamy czarną owcę od Ajamu, żeby nie został zaatakowany. I bardzo jest ważne to, żebyśmy graniczyli z Muszaszą, którą za chwilę kończy nam się okres pokoju i wtedy Kwarakundżulu również zaatakujemy i skrócimy nasz okres pokoju z tym krajem. Bo pozostało mi tylko i wyłącznie 23 lata. A ten kraj jest jeszcze tak duży, że będę musiał z nim stoczyć jeszcze 2 wojny. Stabilizujemy naszą sytuację, bo jest trochę wybuchowa. Wypuszczamy Irak jako naszego wasala. Jest to dość opłacalne, bo ma dużo roszczeń terytorialnych i tak w zasadzie my byśmy mogli podejść do tego osiągnięcia troszeczkę inaczej. W zasadzie mógłbym zdobyć Tabriz dla siebie i wypuścić kilku wasali z Kwarakundżulu, żeby przestali istnieć po prostu. Ale wiecie, lepiej jest to podbić dla siebie. No nie powiedziałbym, że rozwiązałem czarną owcę, ale szczerze mówiąc z tą misją chwilę poczekamy. Spłacamy wszystkie nasze pożyczki, nawet nam trochę pieniędzy zostało, jak i dużej inflacji i w zasadzie po tej wojnie możemy już porozdawać pozostałe przywileje dla stanu. Uwierzycie, że znowu zapomniałem zaprosić uczonego na dwór? A przywileje prezentują się następująco. W sumie mam bardzo dużo ziemi koronnej i w międzyczasie ją sprzedałem raz. Gdzie się da, zmniejszam autonomię. Wiem, że mam ją bardzo dużą w moim kraju, no ale będziemy to dopiero teraz stabilizowali. Mamy teraz krótki okres pokoju w naszym państwie, dlatego armię w dół, fortece w dół. Nie opłacamy ich, przez co nie jesteśmy na aż tak dużym minusie. Podczas tego okresu pokoju, no to oczywiście chcemy, żeby nasze wojska były szkolone, bo już jakaś zabłąkana strzała trafi naszego dzielnego dowódcę. Czarna owca przychodzi pewien kryzys nazwany bankructwem. I to nam trochę komplikuje sytuację. My natomiast mamy bardzo niezadowolone stany społeczne, ale też ten problem rozwiążemy za kilka lat. Na razie musimy opanować inflację oraz nasze zarobki, a w zasadzie wydatki. Reformujemy nasz rząd i pójdziemy zwiększenie naszych zasobów ludzkich. Wreszcie nasz władca dostał strzałę w gardło. To znaczy, to był oczywiście wypadek, tak? To był wypadek. Pierwsze rozwinięcie z naszej ery, bo już jest, mamy tyle splendoru na arenie międzynarodowej, to myślę, że usprawiedliwmy nasze wojny. Zdobywa nasza biała owca Ramazan na wasala. Jej, lubię być wzywany do niepotrzebnych wojen przez naszego sojusznika osmańskiego, ale w sumie z drugiej strony to na całkiem nieźle, bo jest nam winien bardzo dużo punktów przysług. Mimo iż obecnie stoję, nic nie robię, tylko moi wasale chodzą i umierają. No ale weźmy się w końcu do roboty, bo zostało mi niecałe 16 lat. Poprosimy teraz Imperium Osmańskie, żeby zerwał sojusz z Tamatisze. Dziękuję. Przez co my możemy ten kraj zaatakować i to skróci nasz okres pokoju z Kwarakundżulu. I szczerze mówiąc wzywam do tej wojny Ajam nie dlatego, że go potrzebuję, tylko nie chcę, żeby osobno zaatakował czarną owcę za kilka lat. I dzięki temu ruchowi możemy zaatakować czarną owcę nie w 74, ale w 68. Teraz oczywiście krótki kolejny okres, w którym będziemy
stabilizowali sytuację na nowo podbitych terytoriach, bo mamy coraz więcej buntowników. I szczerze mówiąc, mamy 20 tysięcy wojska i ja mocno się zastanawiam, czy nie powinienem jednak rozwiązać mojego sojuszu z Imperium Osmańskim i nie szykować się do ataku na ten kraj, bo mają bardzo słabego sułtana. No co za czarna owca, zobaczcie, zostalibyśmy cały Irak za darmo, ale nie, musieli zniszczyć, No naprawdę, to już czwarty taki następca. Jeżeli idzie o ideę naszego kraju, którymi chcemy grać, to tak naprawdę możemy tutaj zagrać od arystokratycznych i szpiegowskich jak najbardziej, bo nie ma nic silniejszego dla tego kraju. Chociaż jeżeli ta kampania miałaby być jakoś bardzo długa, to zagrałbym osobiście arystokratyczne, dyplomatyczne, administracyjne. Potem gdzieś stabilizowałbym sytuację dołączaniem religijnych lub humanistycznych idei. Lub jeżeli chcecie stabilizować od razu, to arystokratyczne i religijne raczej powinny się dobrze spisać. Chcemy odbić Bagdad w drugiej wojnie i w sumie w tej wojnie nie wzywam moich sojuszników. Raczej Qaraqunjul zabijemy do końca, bo armię właśnie zanihilowaliśmy do końca. I teraz lecimy z okupacją każdej jednej prowincji. Jak i w sumie dobrze zrobiłem, bo zobaczcie, Ayam od razu zaatakował czarną owcę. Jakim cudem sprzedali tą prowincję Shivranowi? Jak on to dostał? Ta prowincja przed sekundą była czarnej owcy. Na moich oczach zmieniła się w Shivran, ale chyba dobrze się stało w sumie. A sama czarna owca po krótkim oblężeniu w tym momencie znika. No chyba, że chcecie więcej pieniędzy, to możecie to zrobić w ten sposób i Karnbach stanie się waszym wasalem. Ale będzie bardzo nielojalny. I co mi tam? Wezmę go, podbiję w ten sposób. I dzięki temu zdobyliśmy osiągnięcie. Powstanie białej owcy. Trochę szybciej niż mieliśmy na to czas. Nasza biała owca się bardzo ładnie prezentuje. Nawet wyzwoliliśmy Irak, zanim było to modne. Przydałoby się go teraz integrować, by mieć ładniejsze granice do miniatury. O nie, znowu zapomniałem o ważnej misji. To teraz chyba czas zająć się naszym byłym sojusznikiem, bo blokuje nam dostęp do potężnego Tymura. Jednak jako biała owca mamy bardzo potężne idee narodowe, których wam nie pokazywałem do tej pory, ale są naprawdę mocne. Są znacznie lepsze niż czarnej owcy, a po wybraniu i rozwinięciu pierwszych naszych idei arystokratycznych i zdobyciu trochę poparcia plemiennego, będziemy mogli wykonać również tą misję, która wzmocni naszą kawalerię. I to bardzo wzmocni naszą kawalerię. Ile roszczeń! A jak lubicie takie małe kraje, to polecam ten odcinek z Nadżu, który stawi czoła Mamelukowi.